Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej burmistrza Ostrowa pana Zbigniewa Michalaka oraz prezesa żeglugi Ostrowsko-Mazurskiej pana Jakuba Urbanowicza. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać na temat komunikacji publicznej w Ostródzie. I taka gorąca prośba do Państwa na początek, żebyśmy się trzymali tylko tego tematu. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, potrzeby na inne tematy, zapraszamy do kontaktu po konferencji. Postaram się jak najszybciej zorganizować inne, kolejne spotkanie na tematy, które Państwa dodatkowo interesują. Także za chwileczkę oddam głos panu burmistrzowi oraz panu prezesowi. Następnie będzie czas na zadawanie pytań. Jeszcze raz podkreślam, spotykamy się tylko i wyłącznie w celu omówienia problemów związanych z komunikacją publiczną. Proszę o zabranie głosu panu burmistrzowi. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję, że na moje zaproszenie Państwo skorzystaliście. Jesteście tu z nami obecni. Oczywiście ja i pan prezes żeglugi na Państwa pytania odpowiemy. Za chwilę przedstawimy nasze informacje, co chcemy Państwu przekazać. Oczywiście witam serdecznie też mieszkańców, którzy nas na żywo słuchają i oglądają, bo jest i radio, jest i telewizja i bardzo nam z tego powodu miło. Chciałbym tylko przekazać Państwu, może Pani Pawle, proszę przekazać dla Państwa pismo, które poszło od nas w dniu wczorajszym. Ja na początku może sobie pozwolę powiedzieć tak, no jest niedużą brzyską, niektórzy mówią, że jest mały problem. Rzeczywiście od tygodnia nasze autobusy komunikacji miejskiej nie wyjechały na trasę gminy Ostróda, ale to jest jakby skutek podwyżki stawki wozokilometra, gdzie oczywiście podwyżka była przewidziana i podwyżka jest nieunikniona. W związku z tym musimy teraz sobie zadać pytanie, jak długo musimy czekać, żeby tą usługę wykonywać. W dniu wczorajszym, nawet między innymi po prośbie naszej Rady Miasta, po raz czwarty, czy po raz piąty, zwróciłem się do pana wójta z prośbą o ponowne negocjacje. I tak wczoraj, w dniu wczorajszym, pismo do pana wójta zostało wysłane. Szanowny pan Bogusław Fijas z gminy Ostróda, zwracam się z prośbą o ponowne rozważenie propozycji organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy Ostróda. Proszę o wyznaczenie możliwie najszybszego terminu spotkania w celu wypracowania satysfakcjonującej dla obu stron treści porozumienia. Jestem do dyspozycji i dostosuję się do zaproponowanego przez pana terminu godziny i miejsca. Informuję, że jesteśmy gotowi, by w każdej chwili przywrócić komunikację publiczną na terenie gminy Ostróda. Szybkie podjęcie rozmów i negocjacji leży w interesie obu samorządów, zarówno miasta, jak i gminy. Z poważaniem, burmistrz miasta Ostródy, Zbigniew Michalak. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że chciałbym jak najszybciej, żeby nasze autobusy były uruchomione na tych trasach na terenie gminy. A dlaczego? Dlatego też, że między innymi jestem też mieszkańcem gminy Ostróda i też moi sąsiedzi chcieliby i znajomi z terenu gminy Ostróda taką informację uzyskać. Ja chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że Zakład Komunikacji Miejskiej nie tylko, że robi usługę dla mieszkańców gminy, jeśli chodzi o transport, ale także bilety, które do tej pory były sprzedawane, czy przejazdy są o różnego rodzaju upustach, albo też ewentualnie darmowe przejazdy. I tak do korzystania ulgowych przejazdów według uchwały Rady Miasta z 2018 roku, do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnia się następujące osoby. Mówimy tu o transporcie na terenie miasta i na terenie gminy Ostróda. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do ukończenia 7 roku życia, uczniowie dziennych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, emeryci i renciści w wieku powyżej 60 lat, kobiety lub 65 lat, mężczyźni. Do bezpłatnych przejazdów ustawowo uprawnionych są następujące osoby. Do bezpłatnych: inwalidzi wojenni, wojskowi, przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do pierwszej grupy inwalidzkiej, cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
a także do ulgowych przejazdów ustawowo są uprawnione następujące osoby: kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie przepisów o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, studenci do 26 roku życia, kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich, słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegów języków obcych. Do bezpłatnych przejazdów uprawnia się następujące osoby: dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół specjalnych, a także ich opiekunowie na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły, dzieci w wieku do ukończenia 4 roku życia, osoby, które ukończyły lub w danym roku kończą 70 roku życia, osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub pierwszej grupy inwalidzkiej, osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnie tej egzystencji, osoby niepełnosprawne w zakresie opad od przejazdu psa asystującego, osoby niewidome lub ociemniałe, opiekunowie towarzyszące osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzekucji, osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku, osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające pierwszą lub drugą grupę inwalidzką. Osoby i opiekun osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zasłużeni honorowi dawcy krwi, kobiety co najmniej 10 lat, mężczyźni co najmniej 12 lat oddawanej krwi, honorowi obywatele miasta Ostródy, umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Granicznej w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych. Proszę Państwa, to są osoby, które przy uruchomieniu, a mam nadzieję, że to nastąpi bardzo szybko, linii na terenie gminy Ostróda, będą w dalszym ciągu mogli korzystać z tych ulg, a także będą mogli dojeżdżać do miejscowości miasta Ostródy. Proszę Państwa, my ze swojej strony tak naprawdę dawaliśmy sygnały i propozycje dla Pana Wójta Gminy Ostródy Bogusława Fijasa o możliwość spotkania się i możliwość negocjacji ceny. No niestety w Gminie Ostródy nie ma takiej jakby zgody i woli. Nasza ostatnia propozycja, która miała miejsce na spotkaniu w biurze Pana Wójta, ja byłem osobiście obecny, Pan Prezes Jakub Urbanowicz, i na naszą prośbę, że możemy wozić Pana Wójta, znaczy mieszkańców gminy Ostróda, możemy wozić po cenie 5 zł, jak do tej pory. Pragnę przypomnieć, że cena 5 zł jest to cena od 2014 roku, gdzie nie była podnoszona poprzez wskaźnik inflacji, nie była podnoszona przez podwyżkę paliwa i podwyżkę pensji. Jest to cena od 2014 roku nieruszona i my proponujemy Pana Wójta, że po tej cenie do końca roku nadal jesteśmy w stanie wozić mieszkańców gminy Ostróda. Mało tego, zaproponowaliśmy jeszcze taką sytuację, że my możemy nawet zwiększyć trasy inne niż do tej pory, powiększając jakby zakres usług dla mieszkańców gminy Ostróda. I tak 29 sierpnia, oprócz tego, że ustnie poszły propozycje, które zostały nieprzyjęte przez Pana Wójta, Pan Wójt powiedział na tym spotkaniu nam, gdzie mamy pozwolenie Pana Wójta Bogusława Fijasa, że możemy to do mediów powtórzyć, że on proponuje na dzień dzisiejszy kwotę 3,5 zł, czyli kwotę dużo niższą, jaką płacił do tej pory, z 5 na 3,5 zł. W związku z tym my napisaliśmy pismo 29 sierpnia o takiej treści. Gmina Ostróda, ulica Jana Smyskiego 1 w Ostródzie. W nawiązaniu do spotkania z Wójtem Gminy Ostróda, Bogusławem Fijasem, w dniu 29 sierpnia 2019 roku w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda przez Gminę Ostróda wykonywania zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostróda, Gmina Miejska Ostróda proponuje następujące warunki porozumienia. Gmina Ostróda zobowiązuje się do udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania przez przekazywanie dotacji celowej. Kwota dotacji do 1 km przejechanego na terenie Gminy Ostróda wynosić będzie 5 zł brutto. Zastrzeżenie jak poniżej. Punkt 2. Gmina Miejska Ostróda zobowiązuje się do corocznej weryfikacji faktycznie poniesionej stawki za wozu kilometr. W przypadku, gdy dokonana weryfikacja wykaże, iż kwota wozu kilometra będzie wyższa od dotacji przekazywanej przez Gminę Ostróda, to jest stawki 5 zł brutto, między stawką 5 zł brutto, a stawką wozu kilometra faktycznie poniesioną, ale nie większą niż 7,76 zł.
W przypadku zaś wykazania zapłaty przez gminę cuda rekompensaty nadmiernej, zostanie ona zwrócona. Mając na uwadze fakt, iż zawarcie porozumienia w zakresie realizacji lokalnego transportu zbiorowego leży w interesie obu gmin, zwracam się z prośbą o możliwie jak najszybsze zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. No i niestety nie było odzewu korzystnego dla porozumienia. Pan wójt niestety nie przyjął tej propozycji, czyli nie przyjął kwoty starszej, tej co była poprzednio, czyli 5 zł. W związku z tym nasza decyzja musiała być jednoznaczna, musiało być dopilnowanie okresu wypowiedzenia, czyli od tamtego tygodnia, 7 września, autobusy niestety nie pojechały na trasę miasta i gminy Ostróda. 2 września otrzymaliśmy właśnie w związku z tym naszym pismem. Otrzymaliśmy pismo od pana wójta Bogusława Fiasa o następującej treści. W odpowiedzi na pismo z dnia 29 sierpnia w sprawie powierzenia gminie miejskiej Ostróda wykonywania zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Ostróda informuję, że gmina Ostróda nie jest zainteresowana zawarciem porozumienia na zaproponowanych warunkach. Czyli gmina Ostróda nie jest zainteresowana po tej starej stawce, żebyśmy wozili mieszkańców gminy Ostróda. Gdyż nie odbiegają one zasadniczo od przedstawionego w piśmie 16 września, sierpnia 2019 roku. Wskazana w obecnej propozycji stawka wyjściowa w kwocie 5 zł nie gwarantuje płatności gminy na wyżej wymienionym poziomie, skoro jednocześnie przewiduje się obowiązek gminy Ostróda do zapłaty różnicy pomiędzy stawką 5 zł a maksymalną 7,76 w oparciu o bliżej nieokreśloną weryfikację faktycznie poniesionej stawki dokonaną przez gminę miejską Ostróda. Z uwagi na już przedłożoną gminie Ostróda kalkulację stawki na kwotę 7,76 trudno przypuszczać, że końcowa płatność wynoszona przez gminę byłaby niższa. Sugestie pana wójta. Wobec powyższego gmina Ostróda nie znajduje podstaw do odstąpienia od stanowiska dotychczasowego, że są to warunki nieakceptowalne z punktu widzenia interesu społeczności gminy. Proszę Państwa, a więc jest wyraźna decyzja wójta gminy Ostródy, żeby nasza spółka miejska Żegluga Ostrowsko-Elbląska nie dokonywała usługi na terenie gminy Ostróda, ale ja cały czas apeluję do pana wójta i do radnych gminy Ostróda, żeby takie spotkanie w końcu się odbyło, żeby porozumienie można było dokonać, żeby mieszkańcy gminy Ostróda mogli korzystać z tego transportu, a także żeby mogli według uchwały Urzędu Miasta stawki, które są i upusty, rabaty, a także darmowe przejazdy dla mieszkańców gminy były honorowane przez naszą spółkę, żeby ci mieszkańcy mogli z tego dalej korzystać, jak oczywiście korzystają od tych zniżek od kilkudziesięciu lat. Oczywiście, jeżeli chodzi o to pismo ostatnie, nie ma możliwości, żebyśmy nie zrobili weryfikacji, bo my jako miasto też będziemy kontrolować naszą spółkę, czy na koniec roku stawka, którą my płacimy 5 zł, a w tej chwili 7,76, czy jest adekwatna, być może okaże się na koniec roku, że trzeba będzie naprawdę, bo będą może oszczędności, oddać dla gminy Ostróda z tej stawki 5 zł, ale jednocześnie tak samo my będziemy po weryfikacji budżetowej tej kwoty żądać od spółki, jak będzie oczywiście niższa, od zwrotu pieniędzy dla budżetu miasta. Także tu jest wszystko, proszę Państwa, naprawdę jasne, czytelne i uczciwe i myślę, że na te pismo, które poszło w dniu wczorajszym do Urzędu Gminy, do pana Bogusława Fiasa, będzie możliwe spotkanie i będziemy mogli sobie spokojnie podać rękę, żeby dalej nie przedłużać jakby tych konfliktów między mieszkańcami miasta i Ostródy. Nie chcemy nikogo dzielić, nie chcemy nikogo jakby odrzucać od naszej usługi. Chcemy, żeby nie było żadnego konfliktu. Chcemy naprawdę, żeby wszyscy mieszkańcy czuli się, że są mieszkańcami Ostródy i gminy Ostróda. Chciałbym, żebyście Państwo też zrozumieli to, być może Wy nam w tym pomożecie jako media, żeby do tego spotkania doszło i żeby pan wójt z nami chciał poważnie porozmawiać, nie proponując kwoty 3,5 zł, bo wiadomo, że jest kwota nierealna, ale żebyśmy mogli wspólnie dojść do porozumienia, żebyśmy mogli wspólnie tą całą sytuację rozwiązać pozytywnie, tylko i wyłącznie dla obu społeczności, żeby mieszkańcy miasta i gminy
mogli korzystać z tego transportu. Wiadomo, że mamy nowe autobusy. My nie mamy prawa tymi autobusami iść komercyjnie poza teren miasta Ostródy. Możemy jedynie za pomocą porozumienia między urzędami te autobusy nowe wykorzystać do dowożenia mieszkańców gminy Ostróda. Jeżeli pan prezes miałby coś do dodania, to też bardzo proszę, a jeżeli... Tak jest. Witam serdecznie szanownych państwa. Właściwie pan burmistrz powiedział wszystko, co leży u podstaw rozwiązania tego problemu, bo nie nazywam tego konfliktem, tylko problemem, z którym powinniśmy sobie wszyscy poradzić. W naszych oczach właściwie jest to bardzo proste rozwiązanie. Wystarczy usiąść przy jednym stole, wystarczy porozumieć, znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań, rzeczywiście w ramach dostępnych budżetów i tak naprawdę zasobów. Z naszego punktu widzenia wciąż jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby świadczyć usługę na terenie miasta i gminy. Tym bardziej, że od wielu lat to robiliśmy, wydaje mi się to dobrze. Jesteśmy do tego przygotowani. Oczywiście korzystając z okazji, bo dla nas jest to też jakaś okazja do pewnych modyfikacji, mamy przygotowane również zmienione trasy w związku ze zmieniającymi się potrzebami pracodawców, którzy mają swoje firmy na terenie gminy, co zresztą też już przedstawiliśmy w formie spotkań z panem burmistrzem, właśnie spotykając się z prezesami tych firm. Jesteśmy przekonani, że porozumienie jest bardzo bliskie, natomiast słowo klucz to rozmowa i tak naprawdę na to spotkanie bardzo mocno osobiście czekam. Myślę, że jest to wspólny głos tutaj burmistrza i mój. Także panie wójcie, oczekujemy na szybką informację o tym, kiedy możemy usiąść do stołu. Czy nie było wcześniej prób porozumienia się? Znaczy wcześniej powiedziałem, czterokrotnie my żeśmy byli w urzędzie gminy u pana wójta. Dwa razy była nasza pani sekretarz. Ja byłem dwukrotnie. Pierwszy raz nie zostałem przyjęty, bo pan wójt był zajęty mocno. Drugim razem byliśmy z panem prezesem na już takiej konkretnej rozmowie, gdzie daliśmy propozycję właśnie tej starej stawki, czyli tych 5 zł. Natomiast no, u nas jakby, do nas jakby nie była informacja zwrotna od pana wójta, że chce rozmawiać, że chce wozić, żebyśmy wozili mieszkańców gminy Ostróda. Także tak naprawdę inicjatywa była cały czas po naszej stronie i dalej jest. My dalej to podtrzymujemy, dalej chcemy, żeby jakby nie niszczyć relacji między miastem Ostróda a gminą Ostróda, żeby mieszkańcy gminy naprawdę mieli korzyści z tego takie same, jak mają mieszkańcy miasta Ostródy. To jaka będzie ta proponowana stawka? Bo w piśmie, które pan przeczytał, mówi się o 5 zł, a potem na koniec roku o weryfikacji. To w takim razie kto będzie weryfikował tę stawkę na koniec roku? Audyt, który sprawdzi, jaka jest faktyczna stawka na koniec roku po analizie wszystkich kosztów. Ale audytora wybierze miasto, nie gmina. Szanowni państwo. Nie ma znaczenia, może być audytor i gminny. My stawiamy się, to jest pełna dokumentacja, to są dokumenty bardzo jawne. Jak państwo możecie wystąpić, czy występujecie o różne dokumenty, proszę bardzo, nawet możecie państwo zrobić od siebie audytora, który sprawdzi, zweryfikuje koszty. Jesteśmy na to otwarci. Ja myślę, że na uwagę zasługuje to, że miasto bardzo dobrze zadbało o zabezpieczenie własnych interesów, ale tym samym również interesów gminy, dlatego że jeden z punktów umowy pomiędzy żeglugą, czyli realizatorem usługi, a miastem zakłada weryfikację kosztów wozokilometra. Jest tam kilka możliwości. Jest możliwość powołania biegłego rewidenta, jest możliwość powołania firmy audytorskiej, ale również jest taka możliwość, żeby zbadali to pracownicy urzędu, komórka merytoryczna. Spółka jakby gwarantuje pełną przejrzystość, dlatego że konta księgowe uwzględniają przypisywanie kosztów w związku z realizacją tej usługi po to, żeby można było to rzeczywiście bardzo precyzyjnie zweryfikować. I absolutnie my nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby cokolwiek odbyło się w inny nieprzejrzysty sposób, tylko wiemy, że musimy się z tego rozliczyć, bo to zakłada umowa. Także sądząc, że jest to zabezpieczone właściwie, myślę, że interes pana wójta również będzie reprezentowany właściwie i nie ma tutaj żadnego zagrożenia, że poniesie jakieś nadmierne koszty z tego tytułu. Niemniej jednak odnosząc się do tego, co pan burmistrz wcześniej powiedział, musimy wziąć pod uwagę to, że od 2014 roku ustalonej stawki 5 zł wiele się zmieniło. Państwo wiecie, że za przysłowiowe 100 zł 5 lat temu czy 6 lat temu można było kupić znacznie mniej niż obecnie. I to jest jakby najlepszy czynnik, który pokazuje, że zmiana ceny powinna nastąpić. Naprawdę ten termin na danie, zajęcie stanowiska w zasadzie wójtowi Bogusławowi Fijasowi, te sławetne 3 dni,
to był błąd, chcielibyście, nie wiem, przeprosić wójta też za to, no 3 dni w takim żargonie samorządowym to jest bardzo mało jednak. Proszę Państwa, spotkanie w tym gabinecie było z panem wójtem i przedstawicielami PKS-ów. Związki Zawodowe to nas poprosiło o spotkanie, pan wójt przy okazji z tego skorzystał. I na tym spotkaniu pan powiedział wyraźnie, że on i tak już ma swojego przewoźnika w postaci pana Lipińskiego, który będzie robił usługę dla gminy Ostróda. Tak, ale na dowóz dzieci. Na dowóz dzieci i na dowóz mieszkańców gminy Ostróda. To nie chodziło tylko o dowóz dzieci. Dlatego ta informacja, która jakby była między nami, między partnerami miasto gmina Ostróda, oczywiście była. Jeżeli byłyby jakieś błędy w postaci ilościowych dni oczywiście co które wynikają, oczywiście ja jestem w stanie, przepraszam wszystkich mieszkańców miasta, mieszkańców gminy, pracowników urzędu, czy pana wójta, ale proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że jeżeli nie byłoby tego porozumienia albo zerwania tej 30-dniowej umowy czy porozumienia, wynika to z tego, że w ciągu tych 30 dni pan wójt i gmina Ostróda nie zapłaci nam tej różnicy pieniążków, nasza spółka miejska ma straty. Wtedy te straty musi ktoś ponieść. Te straty mówiące o różnicę tych wozokilometra po prostu musielibyśmy w budżecie ująć i pokryć dla spółki naszej miejskiej. To jest bardzo logiczne. Dlatego to było wypowiedzenie. Ja myślałem, że po prostu, że podejście pana wójta będzie na tyle profesjonalne, że skorzysta z naszej propozycji ze spotkania, a przynajmniej sam zaproponuje, jakby nie pasowała mu nasza forma kwotowa, czy ewentualnie forma naszej propozycji spotkania, mógłby sam zaproponować i dać nam jakby sygnał, że oczywiście no, nie mówmy o tym poniżej pasa w tej kwocie 3,5 zł, ale już tak byłby w stanie powiedzieć, że nie wiem, na tym samym poziomie wróćmy do końca roku, bo tak mam w budżecie gminy, oczywiście jesteśmy bardzo otwarci do tego porozumienia i możemy tą kwestię przyjąć. Nie wiem, Państwo na pewno byliście przecież niektórzy z Państwa na sesji i słuchaliście tę sesję ostatnią, naszą środową. Na moje pytanie, na koniec wypowiedzi pana wójta zaproponowałem, żeby padła propozycja ze strony gminy tu na sesji, jaką kwotę pan wójt proponuje, ewentualnie jakie rozwiązanie. To pan wójt powiedział, że jest nieprzygotowany, czyli przychodzi na sesję, tłumacząc się, że brakuje jakby z naszej strony podjęcia decyzji, ale jednocześnie nie przychodzi z propozycją pojednania, nie przychodzi z propozycją, żebyśmy dalej mogli wozić. Ja powiedziałem wyraźnie, żeby nawet o godzinie 15 jesteśmy w stanie uruchomić te trasy, które były na terenie gminy i nasi kierowcy są gotowi do wożenia, nasz transport jest gotowy do dalej urobienia tej usługi. My nawet na dzień dzisiejszy, gdy będzie dzisiaj, w dniu dzisiejszym ta propozycja przyjęta przez gminę, to nasze tu stanowisko, nawet dzisiaj, panie prezesie, czy po południu jesteś w stanie? Oczywiście. Jesteś w stanie po południu dalej uruchomić, żeby mieszkańcy gminy korzystali właśnie z tych ulg, które przed chwilą czytałem, a także żeby ich dalej dowozić do przedszkoli, do żłobków, do szkół i do miejsca swojego zamieszkania. Panie prezesie, ma pan takie wyliczenia, jeśli to porozumienie nie zostanie w ogóle zawarte, to czy są już obliczone straty dla miejskiej spółki, jeśli chodzi na przykład o dopłaty, o wpływy z biletów? Czy macie taką symulację finansową? Szanowni Państwo, nie robiliśmy dokładnej symulacji ze względu na to, że cały czas uważamy, że to porozumienie jest w zasięgu ręki. Ale powinniście mieć taką symulację, wypowiadając na przykład, znaczy jeśli miasto wypowiedziało, to powinniście mieć, że tak powiem, dość wyliczenie. To jest około 500 000 miesięcznie. To znaczy, oczywiście te koszty można wprost przedstawić, bo jest to mniej więcej 100 tysięcy kilometrów realizowanych na rzecz gminy, pomnożąc to przez 5 zł, czyli przysłowiowy koszt wozokilometra, mamy 500 tysięcy złotych. To jest potencjalna strata. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem na sesji, to nie jest nasz zysk, tak? To jest tylko przychód wynikający z realizacji usługi. Ale jako prezes spółki ja jestem zobowiązany do podjęcia działań, które zniwelują ewentualnie różnice w tych przychodach. No i tak jak powiedziałem wcześniej, oczywiście staram się rozwinąć tutaj część, która będzie wiązała się z usługą, realizacją usługi przewozów, powiedzmy sobie, podmiejskich. W tym celu też zabezpieczamy się, zakupujemy niezbędny sprzęt. Niemniej jednak myślę, że należy docenić jeden ważny gest. Mianowicie pan wójt podtrzymał tutaj stanowisko, że jest skłonny do rozmów i że na pewno jest zainteresowany negocjacjami. No czekamy na ten krok. Bez względu na to, jak oczywiście się to rozwinie, spółka będzie musiała sobie poradzić z tym, że pomniejszą się jej przychody, ale traktując to profesjonalnie, jesteśmy cały czas gotowi do tego, żeby wdrożyć ten standardowy harmonogram i rozkład jazdy, uwzględniający również miasto i gminę. Ten rozkład jazdy, jeśli dojdziecie do porozumienia, wróci
ten, który mieliśmy ten, nie wiem, do 6 września, czy będziecie starali się jeszcze go modyfikować? Tak jak powiedziałem, traktujemy to jako kolejną okazję do usprawnienia i poprawy standardów jakości obsługi naszych klientów, w związku z czym mamy gotowe właściwie rozkłady jazdy uwzględniające zmieniające się potrzeby pracodawców. Wiadomo, że wiele się przez 5 lat zmieniło i jesteśmy po spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy powiedzieli nam o swoich nowych potrzebach w zakresie zmian, w zakresie innych, powiedzmy sobie, metod na komunikację. Także chcielibyśmy, jeżeli to dojdzie do skutku, wdrożyć zmodyfikowane rozkłady, które wynikają z rzeczywistych potrzeb mieszkańców i pracowników. Dobrze, skoro... Jeżeli mogę to do tego dopowiem, na spotkaniu naszym sierpniowym w gminie pana wójta, ja osobiście proponowałem, że my oprócz tych tras, które są na dzień dzisiejszy, możemy właśnie zidentyfikować, że tam, gdzie według pana wójta jest za są puste przejazdy, możemy to jakby zmniejszyć, natomiast możemy też zwiększyć trasy inne, których nie było. Mówię tu na przykład Ostrowin, Samborowo, czy ewentualnie Zwierzewo, czy Lubajny. Jesteśmy bardzo na to otwarci, ale to oczywiście musi być kwestia, dobra wola urzędu gminy, że oni takie potrzeby widzą, tak? My mamy moc przerobową, możemy to dokonać, możemy jakby w tym kierunku się pochylić i z tego jakby gmina skorzystała, to ma oczywiście bardzo dobre warunki dla mieszkańców swojej miejscowości. Wczoraj i dzisiaj padła deklaracja z Państwa strony, że gmina może w zasadzie od ręki dzisiaj o 15 uruchomić z powrotem te kursy, które były na poprzednich trasach. Ja domyślam się, że to nie chodzi o całość tras, ale dlaczego w takim razie nie można od ręki uruchomić tych dojazdów, chociażby do pętli, typu Międzylesie, typu Kajkowo, typu Wałdowo chociażby, dlaczego chociażby ta uciążliwość dla mieszkańców nie zostanie zlikwidowana od ręki? Koszty i tak są takie same, ponieważ żegluga tam i tak jeździ. Podział na realizację usługi miejskiej i gminnej wynika wprost z realizacji statutowych obowiązków. Gmina realizuje je na swoim terenie, miasto na swoim terenie. W obliczu braku porozumienia, które tak naprawdę wygasło z dniem 7 września, jakby spółka nie może realizować usługi na terenie poza miastem, gdyż umowa obliguje nas do realizacji tej usługi tylko i wyłącznie na terenie miejskim. To, co Państwo widzicie, to są przejazdy techniczne. Przejazd techniczny wiąże się też z określoną procedurą. Nie ma prawa znajdować się tam żadnych pasażerów, w związku z czym no, po prostu autobus jedzie bez pasażerów. Dobrze. Drugie pytanie dotyczące kwestii chyba najbardziej interesującej mieszkańców. Dlaczego taka sytuacja z rozwiązaniem umowy ma miejsce we wrześniu, w newralgicznym momencie, kiedy kończy się rok szkolny, kiedy sporo osób wraca do pracy? Dlaczego nie poczekano do końca roku? Chociażby z tego względu, że jest to zamknięcie roku budżetowego w gminach i gminy miałyby czas, żeby chociażby dokonać zmian w budżetach przyszłorocznych, żeby uwzględnić tą propozycję, która padła ze strony miasta. Dlaczego nie poczekano po prostu w sposób naturalny do końca roku? To już pan tłumaczy. To mówiłem też przedtem, kwota, która jest według zewnętrznego audytora czy firmy, która robi zewnętrzne koszty wozu kilometra, mówi wyraźnie, że zwyżka jest o 2,76. Czyli różnica od podniesienia kwoty dla miasta poprzez spółkę z 5 na 7,76 do końca roku to są ogromne pieniądze, które spółka będzie generowała koszty, bo jakbyśmy czekali do końca roku. Dlatego to porozumienie miało być na tyle elastyczne, że myśmy myśleli, że wójt, skoro miasto to przyjęło te do kosztu realizacji, to też wójt też to przyjmie, nie jakby narażając spółkę miejską żeglugą słupsko-jeblowską na straty w wysokości kilkudziesięciu, tam czy nawet kilkuset tysięcy złotych. Koszty wzrosły od maja, czy może od stycznia tego roku? Koszty wzrosły już od kilku lat. To jaką różnicę dla budżetu miejskiego, skoro koszty są ponoszone w dużej, większej kwocie, nierekompensowanej de facto przez gminę, z tego co Państwo mówią, dlaczego akurat połowa roku? Skoro można było poczekać spokojnie do końca roku i wypracować jakieś rozwiązanie. Proszę wyjaśnić mieszkańcom, bo to w sumie im się należy to wyjaśnić. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że w momencie, kiedy zasięgamy informacji o tym, że ta wartość rzeczywiście jest wyższa, koszt wozu kilometra, no to każda osoba działająca czy w imieniu spółki, czy na rzecz miasta chce podjąć jak najszybciej działania zmierzające do tego, żeby no, jakby poinformować osoby współpracujące, że te koszty rosną. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, działając w interesie miasta, czy ja w interesie spółki, chcemy jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której osoby korzystające z usługi pokrywały będą 100% tych kosztów. Stąd taka decyzja. Miasto podpisało wieloletnią umowę ze spółką z dniem 1 sierpnia 2019 roku, ponosząc od tego momentu
30 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie, po to, żeby ta stawka również dla mieszkańców, też dla gminy wzrosła do tego poziomu. Jaka w takim razie jest różnica między, jaka jest w takim razie różnica między tym, co miasto w tym momencie nie osiągnie z tytułu zerwania umowy z gminą, a tym, ile miasto by więcej zarobiło przy zwiększonej kwocie? Nie do końca jest takie jakby odpowiedź, że miasto by zrobiło. Znaczy, to, żeby, znaczy chciałbym mieć jasną sytuację, że, czy to jest w ogóle była gra warta świeczki, tak? Oczywiście, mówimy wyraźnie, to nie jest dochód, który mamy z przejazdu do gminy. Ale jest to przychód. To jest przychód, ale nie mówimy o kosztach. Koszty są też duże i te koszty jakby przewyższają jakby kwotę tych 5 zł. I teraz tą różnicę tych jakby kosztów, które będą wyższe od kosztów przychodu, no niestety będą musieli pokryć mieszkańcy miasta Ostródy. Ze swoich podatków będą musieli pokryć tą kwotę. Jeżeli spółka miejska wystąpi do Urzędu Miasta o pomoc finansową, bo ma duże straty finansowe w związku z tym, że kwota jest za niska wozokilometra, bardzo przepraszam, to wtedy my, wszyscy mieszkańcy Ostródy płacący tu podatki, będziemy musieli pokryć ten składnik finansowy. Chciałbym tylko o jasny przekaz. Czy strata miasta z powodu zerwania umowy w wysokości 500 000 jest mniejszą stratą niż to, co miasto traci na tym, że dopłaca do wozokilometrów bez różnicy ze strony gminy? Znaczy, weźcie Państwo pod uwagę, że... Bo to, tak czy inaczej jest to przychód. Ale nie zysk. Mamy tutaj w tej sprawie mamy dwa wątki. Pierwszy wątek to jest wątek finansowy i to rzeczywiście da się bardzo precyzyjnie policzyć. Ja tylko zaznaczę jedną rzecz, że to nie jest pierwszy rok, w którym stawka funkcjonowała zaniżona stawka, 5 zł. Powinna funkcjonować już wcześniej. Już od 2016 roku, z tego co mi wiadomo, zarząd spółki pisał wnioski o zwiększenie tej stawki wozokilometra, ponieważ miał wiedzę, że jest to niedoszacowana wartość. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy liczyli uszczuplenia w przychodach, to powinniśmy to uwzględnić w latach wstecz. Czyli tak naprawdę zbiera się tego duża kwota. Ale drugą rzeczą jest oczywiście ten wątek pozafinansowy. Czyli tak jak pan burmistrz zauważył, w niczyim interesie nie jest podział mieszkańców na mieszkańców gminy, mieszkańców miasta, a wręcz przeciwnie, chcielibyśmy, żeby wszyscy traktowani byli jednakowo i żeby wszyscy korzystali z takich samych standardów obsługi, z takich samych standardów taboru, który posiadamy. Mamy naprawdę bardzo fajne autobusy, to jest część w przyszłym roku w maju i chcemy się dzielić tymi rozwiązaniami technologicznymi ze wszystkimi mieszkańcami. Chcemy udostępnić im rzeczywiście swobodne korzystanie z tego. Tutaj w szczególności na to zasługują dwie grupy mieszkańców, to są osoby starsze i osoby niepełnosprawne, dzięki którym właściwie technologia, motoryzacja się rozwinęła, ale też nowinki technologiczne, które posiadamy w naszych autobusach, umożliwiają im nieograniczony dostęp. Mówimy o platformach, mówimy o niskim podwoziu, o opuszczaniu się tych autobusów. To wszystko może być ich w zasięgu oczywiście po uzyskaniu porozumienia z panem wójtem. Można tylko odnieść tak... Może mogę teraz? Okej. Przewodniczący Telewizji Mazury. Ja bym chciał się zapytać pana burmistrza o to, dlaczego dzisiaj kwota 5 zł jest rentowna, a przed zerwaniem porozumienia była ona nierentowna? Ja nie powiedziałem, że jest rentowna, tylko powiedziałem, żeby dla dobra całej sprawy, dla dobra mieszkańców gminy poniesiemy te koszty i uzyska produkcja tych 5 zł, że utrzymamy tą kwotę do końca roku, bo wiemy, jak już powiedziałem, że w budżecie gminy Ostróda taki plan właśnie był. Było zgromadzone 5 zł i na tym poziomie nie zostanie. Na koniec roku zaproponujemy wspólne, bardzo przejrzyste sprawdzenie tej kwoty, czy rzeczywiście to było 5 zł, a może będzie 4,80, a może będzie 6 zł, jak wyjdzie to faktycznie. I wtedy nastąpi po nowym roku, czyli w nowym budżecie Urzędu Gminy, jakby wyrównanie tej kwoty. Ale do końca roku ona zostanie bez zmian, żeby jakby nie krzywdzić mieszkańców gminy Ostróda i żeby radni gminy też mieli jakby świadomość tego, że spokojnie do końca roku ich budżet wytrzyma. Ale jednak pana decyzja, to pana decyzja jednak spowodowała, że właśnie mamy taką sytuację trudną, jaką mamy. I przede wszystkim cierpią i mieszkańcy miasta, i mieszkańcy gminy. I chciałbym się zapytać konkretnie, kto pana zdaniem jest winien tej sytuacji? Tu nie ma winnych, po prostu ja dbam o interesy miasta, dbam o budżet miasta. Zostałem wybrany przez demokratycznie przez mieszkańców miasta, żeby dbać o ten finansowy nasz budżet i o niego dbam. Nie mogę pozwolić
tak samo jak było z podatkami od nieruchomości, które nie były od wielu, wielu lat podnoszone, nie mogę pozwolić na to, że za chwilę będę musiał zaciągać następne kredyty, następne zobowiązania finansowe po to, żeby pokryć te właśnie dziury. To jest bardzo jasne i czytelne. Tu nie ma winnego, to po prostu trzeba usiąść do stołu i rozmawiać. Ja dalej, bo tu już mówimy, chcemy wozić mieszkańców gminy, mamy do tego najlepsze jakości nowe autobusy, które, jak powiedział pan prezes, są do tego przystosowane. I będziemy to dalej jakby z uporem tłumaczyć i chęć porozumienia z panem wójtem mieć cały czas, żeby to tego doszło. To nie ma winnego, oczywiście, to po prostu brak jest porozumienia. I brak wyrozumienia, radni gminy, z którymi rozmawiałem, mówią wyraźnie, że oni są za tym, żeby dalej mieszkańcy gminy jeździli, bardzo tego chcą i rozumieją naszą postawę, szczególnie moją w postaci tych jakby wodokilometra. Po kalkulacji cenowej, że ona rzeczywiście musi być, no, trzeba dołożyć do tego parę groszy, żeby te autobusy mogły w takiej jakości tą usługę wykonywać. A czy winie, czy nie winie, czy nie uważa pan, że ta decyzja jednak w tym momencie była zbyt pochopna? Nie uważam, że zbyt pochopna. Uważam cały czas, że brak porozumienia ze strony gminy, na którą my cały czas czekamy i jesteśmy podziałem otwarci. Gmina do końca roku nic nie straci, dalej będzie na samych warunkach włożona. I to tak naprawdę cały czas temat w kwestii pana wójta Bogusława Fiasa, na którego serdecznie czekamy i zapraszamy co do rozmów. A czy wziął pan pod uwagę, że właśnie takim postępowaniem właśnie spowodował pan, że gmina też zaczęła ekonomicznie patrzeć nie tylko na te rozwiązanie kompromisowe, tak jak zostało to na sesji powiedziane, i też zaczęła liczyć swoje pieniądze? Oczywiście, jeżeli pan wójt uważa, że za dużo płaci na komunikację miejską, a już tak powiedział pan prezes, że tak naprawdę ta cena powinna być kilka lat temu wyrównana do autentycznych kosztów, to każdy ma prawo. I jeżeli pan wójt z tego skorzysta, z tego wynika po jego piśmie, które czytałem ostatnio, że nie chce zapłacić 5 zł, czyli korzysta z tej propozycji naszej postaci wypowiedzenia, być może czekał na to, że my pierwsi wypowiemy, po to, żeby, jak pan właśnie zauważył, żeby zaoszczędziła gmina Ostróda. Jeżeli mieszkańcom to pasuje, jeżeli mieszkańcom pasuje, że nie będą wożeni po rabatach, nie będą jeździć za darmo osoby uprzywilejowane, to niestety, proszę państwa, to jest decyzja tylko i wyłącznie gminy Ostróda, a w szczególności pana wójta i radnych, którzy na to pozwolą. My dalej chcemy mieszkańców gminy rodzinę wozić za darmo osoby uprzywilejowane, studentów, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 70 roku życia, a także dzieci. Z tego informacji, jakie mamy od mieszkańców gminy, niestety płacą 100% przejazdów komercyjnych. Nie chcę jakby dokładnie strzelać ceny, ale no różnica jest między naszą stawką biletu a ceną komercyjną, którą robił usługę pan Lipniński, niestety jest praktycznie trzykrotna. Ostatnie pytanie, już chciałbym do pana dyrektora, do pana prezesa, żeby mi się zwrócić. Jak pan odniesie się do słów jednego z radnych, że powinien pan stać na przystankach i przepraszać mieszkańców? Szanowni państwo, no oczywiście było to bardzo emocjonalna wypowiedź. Ja oczywiście mogę przeprosić za niedogodności, które powstały. Niemniej jednak wytłumaczyłem jasną sytuację i ten schemat komunikacyjny, który obowiązuje, czyli żegluga jest realizatorem usługi, która wprost wynika z zawartej umowy. W momencie, kiedy zmienia się umowa, ja mam obowiązek. To nie jest moje widzimisię, to jest obowiązek zmiany przebiegu tych tras. Oczywiście bardzo serdecznie przepraszam mieszkańców za niedogodności, ale myślę, że powinniśmy się wszyscy uderzyć w pierś i powinno to dotyczyć również tą drugą stronę, powiedzmy sobie, tego sporu, czyli pana wójta, i żeby nie komplikować sprawy, usiądźmy jak najszybciej do stołu i spróbujmy porozmawiać na temat najlepszego rozwiązania dla pana wójta, ale również... Telewizji Mazowieckiej. Chciałbym poddać jeszcze jedno, że być może taka jest sytuacja, jak pan mówi, być może wójt korzysta z tej okazji, że już jakby, żebyśmy nie robili tej usługi dla gminy, bo być może zaoszczędzi na tym. Ja to jakby jest pytanie do pana wójta i odpowiedź do mieszkańców gminy Ostróda, czy chcą z tego skorzystać, czy nie. My dalej otrzymujemy i proponujemy naszą pomoc, nasze dojazdy na terenie gminy. Jesteśmy, jak powiedział pan prezes, bardzo otwarci, czekamy o każdej porze dnia i nocy na spotkanie. Jeszcze jedno. Jakie proporcje nawet do wozów na terenie gminy korzystali mieszkańcy miasta, chociażby dojeżdżając do pracy? Proszę jeszcze. W jakiej proporcji z tych dowozów na terenie gminy korzystali mieszkańcy miasta? No,
Znaczy, ja mogę się odnieść tylko i wyłącznie do uzgodnionych w umowie wartości, tak? Na rzecz miasta realizowaliśmy 400 tysięcy kilometrów rocznie, natomiast na rzecz gminy 100 tysięcy kilometrów rocznie. Nie ma pan danych na temat sprzedaży biletów na przykład? Nie, tutaj nie jestem przygotowany. Mam jeszcze jedno pytanie. Projekt, który dotyczy nowych autobusów, był zdaje się realizowany w porozumieniu z gminą, tak? W partnerstwie. Czy brak porozumienia nie zagraża realizacji? Nie, beneficjentem jest miasto, w związku z czym... Wskaźniki będą spełnione? Oczywiście, tak. Ja jednak chciałbym się odnieść z powrotem do kwestii budżetu, o której tu pan zresztą burmistrz mówił, że dba o budżet miejski. Chciałbym uzyskać jednoznaczną mimo wszystko odpowiedź. Jaka jest różnica w przychodach spółki z tytułu włożenia przez okres od września do końca grudnia za 5 zł, a jaka by była w przypadku włożenia już po zwiększonej stawce, czyli 8 zł? O ile zwiększyłyby się przychody spółki? Znaczy, szanowni państwo, wartość wozu kilometra przyjęta w nowym wydaniu, czyli 7,76, uwzględnia pokrycie kosztów i jak wynika z umowy wieloletniej 6% zysk, czyli tak naprawdę łatwo sobie policzyć, ile spółka mogłaby na tym zyskać. Natomiast w sytuacji, kiedy realizowaliśmy usługę w ramach 5 zł świadczonej dla gminy, to tak jak powiedziałem wcześniej, my nie generowaliśmy zysku już od kilku lat. To było pokrywanie kosztów, myślę, że nawet z niewielką stratą. Panie prezesie, ale ja mówię o przychodzie. No, przychód za 5 zł jest taki, przychód za 8 zł jest taki. Jaka jest różnica? Bardzo państwa proszę o czas na przygotowanie precyzyjnej, konkretnej odpowiedzi. Ja to bardzo precyzyjnie dla państwa zademonstruję. Natomiast no, jakby nie będziemy się tutaj bawić w matematykę i liczyć tego teraz. Także rozumiem. Udostępnię państwu tę informację. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Jeśli mogę... Przy okazji komunikacji, bo chodzi oczywiście o komunikację. Czy mógłby pan potwierdzić informację, bądź zaprzeczyć o tym, że autobusy nowe, które trafiły do żeglugi w ramach tego projektu, że są po prostu awaryjne, że dość dużo czasu spędzają stojąc i czekając na naprawy serwisowe? Nie, to nie jest prawda. Szanowni państwo, autobusy to są naprawdę bardzo technologicznie zaawansowane urządzenia. Każdy etap wdrożenia nowych sprzętów wymaga ich testów, sprawdzenia wielu elementów, przede wszystkim też nauki przez kierowców korzystania z tych urządzeń. Jak państwo wiecie, sterowanie wszystkiego odbywa się za pomocą licznych komputerów i modułów sterujących. To wszystko wymaga skalibrowania. Oczywiście napotykamy różne problemy techniczne, ale radzimy sobie z nimi bez większych problemów. Także absolutnie demontuję te pogłoski, że jest to urządzenie, które no, powiedzmy sobie posiada wielu usterek. Czyli rozumiem, że czas przestoju tych autobusów w związku z jakimiś czynnościami serwisowymi bądź też awariami nie odbiega znacząco od tego, jak powinno to wyglądać, tak? Nie, nie odbiega. Oczywiście no, zdarzają się mniej lub bardziej skomplikowane interwencje, ale to w ramach standardowych procedur obsługujemy to wszystko. Dziękuję. Nie ma więcej pytań, widzę, także dziękuję państwu za przybycie. Tak jak wspomniałem na początku, jeśli będzie z państwa strony jakaś potrzeba zorganizowania kolejnego briefingu na ten temat, zachęcam do kontaktu. Jeszcze raz dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo.